Rekolekcje z twarzą. Szczęść nam Boże. Dzień dobry. Witajcie. Moi kochani, rozpoczynamy dzisiaj rekolekcje wielkopostne online. Rekolekcje Ziemi Boga. Rekolekcje z twarzą. Dlaczego taki tytuł? Nie dlatego, że widzicie moją twarz, ani twarze, które się pojawią później, ale dlatego, moi kochani, że już zaledwie kilka dni dzieli nas od tego, abyśmy spotkali się twarzą w twarz ze zmartwychwstałym Jezusem. I chcemy przez te trzy kolejne dni faktycznie przygotować się do tego, aby w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego ujrzeć pusty grób, aby usłyszeć pokój Wam i aby nasze usta wypowiedziały Pan mój i Bóg mój. Dlatego dziś, jutro i pojutrze przyjrzymy się właśnie różnym częściom twarzy. Dzisiaj oczy, jutro uszy, a pojutrze usta. Moi kochani, będziemy rozpoczynać zawsze modlitwą. Takim krótkim wprowadzeniem, wezwaniem Ducha Świętego. Ja poprowadzę tę modlitwę, zapraszam Was do uczestnictwa w niej i po materiale właśnie ze mną będą kolejne filmiki, które będą komentarzami do Pisma Świętego, będą wypowiedziami, refleksjami w tym danym obszarze, w tematyce, w której będziemy, różnych osób z Ziemi Boga, z naszej wspólnoty i z nią związanych. Moi kochani, zapraszam Was bardzo serdecznie do tego, abyście potraktowali właśnie ten materiał od początku do końca jako takie spotkanie rekolekcyjne. W taki sposób, w takich warunkach, online, taki mamy czas. Ale wierzę głęboko, że i Bóg z takiego sposobu przymnoży nam wielkie owoce, że będzie nam błogosławił obficie i jest jeszcze bardziej zjednoczy naszą wspólnotę. Oczywiście zapraszamy wszystkich, którzy oglądają do uczestnictwa w tych rekolekcjach. Bądźcie z nami. A teraz zapraszam Was do modlitwy. Światło Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu Chryste, Boże Ojcze Wszechmogący, Duchu Święty, Trójco Przenajświętsza, uwielbiamy Cię, przyzywamy Twojej świętej obecności. Duchu Święty, przyjdź, stąp na nas, rozświetlaj nasze spojrzenia, daj nam wpatrywać się w Ciebie. Panie, dzisiaj tak szczególnie chcemy zwrócić się do Ciebie, abyś Ty otwierał nasze oczy, abyś Ty, Panie, dawał nam Twoje spojrzenie na nasze życie, na nasze sprawy. Panie Jezu Chryste, daj nam się przyjrzeć, daj nam widzieć, daj nam zobaczyć to, co chcesz nam pokazać. Ty, Bóg, dobry Bóg, nasz Wszechmogący, Ojciec. Panie Jezu Chryste, niechaj to spotkanie z Tobą, niechaj to wezwanie nie będzie tylko symboliczne, ale Ty bądź z nami autentycznie. Prosimy Cię o to, abyś Ty przychodził do tego czasu, abyś nas prowadził. Panie, prosimy Cię, daj nam czyste spojrzenie, spojrzenie boskie na świat, na ten czas, który jest teraz, w którym jesteśmy, który jest trudny, ale wierzymy głęboko, że Ty, Panie, chcesz, aby on był i chcesz na pewno do nas mówić, do każdego z nas indywidualnie przez ten czas. Otwieraj nasze oczy, Panie. Daj nam, Panie, Twoje oczy, a zabierz nam nasze. Maryjo, módl się za nami. Matko pięknego spojrzenia, czystego spojrzenia, módl się za nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Aniołowie nasi, prowadźcie nas. Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy i ciała mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen. Święty Janie Bosko, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Amen. Moi drodzy, błogosławionego czasu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Czytanie z pierwszej księgi Samuela. Pan jednak rzekł do Samuela: nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż nie wybrałem go. Nie tak bowiem człowiek widzi, jak widzi Bóg. Bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce. Z jednej strony chciałby się zaśpiewać: czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie. Albo: przez twe oczy zielone oszalałem. Ale nie, nie o tym. W Starym Testamencie oko jest zdecydowanie najistotniejszym organem, bo dzięki niemu możemy postrzegać to, co piękne. Zresztą chyba słychać nawet, widać, jak tu pięknie kolorowo i zielono w koło. W Starym Testamencie występuje ono 866 razy. No i to w sumie dzięki niemu odbieramy to, co widzimy. I tak jak widzimy na przykładzie, właśnie tak jak widzimy to w Starym Testamencie, to występuje ono w tych dobrych momentach i w tych gorszych. Ono prowadzi do dobra, bo dzięki niemu chociażby prorocy dostrzegają błędy, dostrzegają to, co Pan Bóg do nich mówi i im pokazuje, a z drugiej strony no, też prowadzą do zgorszenia jakiegoś, bo prowadzi to do pokusy. A to, co chciałbym, na co chciałbym szczególnie zwrócić uwagę, to na to, że Pan Bóg patrzy jednak głęboko w serce. On patrzy sercem. No i możemy sobie przypomnieć historię Dawida, a bardziej króla Dawida, gdy Samuel, wysłany przez Boga, trafia do Jessego Betlejemity, ojca Dawida. Przybywa tam, żeby namaścić nowego króla nad Izraelem. No i Jesse przedstawia mu swoich synów. Mówi, zaczyna od najstarszego, od tego, który w sumie najbardziej pasowałby do roli władcy. No i tak po kolei idzie przez wszystkich synów. No i Pan Bóg nie potwierdza Samuelowi, że to właśnie ta osoba. Aż w pewnym momencie Samuel zrozpaczony pyta: ale czy to wszyscy? No i nagle okazuje się, że jest jeszcze jeden, najmłodszy, na dodatek rudy, który pasie gdzieś tam owce. No i Samuel prosi: wołajcie po niego, może to ten. Przychodzi chłopak, mały, rudy, o pociągającym wyglądzie, pięknych oczach. No i Samuel dostaje wiadomość od Boga: to ten, nie? Ktoś by powiedział, że patrząc na niego, no gdzie? Król nad Izraelem, rudy, mały, nic nieznaczący w oczach ludzi. A jednak Pan Bóg patrzy głębiej, patrzy na serce, patrzy w ogóle sercem i ma swój plan. Dlatego serdecznie zapraszam Was, żebyśmy my też się uczyli patrzeć sercem, zaglądać w serce i zwracać uwagę na to, co czasami Bóg do nas mówi. I tyle. Wszystkiego dobrego. Thank you.
ma oczy i serce, chce widzieć Ciebie. Chce widzieć Ciebie. Świętego Mateusza. Światłem ciała jest oko. Jeśli więc Twoje oko jest zdrowe, całe Twoje ciało będzie rozświetlone. Lecz jeśli Twoje oko jest chore, całe Twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w Tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność. Prawdziwość słów Ewangelii, którą usłyszeliśmy w takim brzmieniu dosłownym, jest dla nas niepodważalna. Oko pozwala nam widzieć, dostrzegać kolory, pozwala nam dostrzegać piękno świata. Rozumieją to osoby niewidome, niedowidzące, a szczególnie tacy, którzy w szybkim tempie tracą wzrok. Doskonale wiemy, że jeszcze są inne oczy, o których bardziej tutaj mówi Ewangelia, a mianowicie oczy duszy, oczy serca. Niejednokrotnie doświadczamy w swoim życiu, jak różnie postrzegamy świat. Zwłaszcza chyba na polu sztuki, jak jedni przychodzą i mówią: o, jakie to piękne, a inni mówią: o, jaka masz kara. Nic nie potrafimy rzeczywiście widzieć jednoimiennie, tylko postrzegamy poprzez pewną taką naszą wewnętrzną zdolność. Jest to również i może to być również i bolesne dla nas, zwłaszcza gdy sami jesteśmy różnie postrzegani. Kiedy coś robimy i w tym, co robimy, różni ludzie widzą różne rzeczy. Jedni mówią: o, jak pięknie to uczyniłeś, jaki fajne jest to, co zrobiłeś, a inni widzą w tym na przykład zło, widzą naszą pychę, postrzegają nas na różne swoje jakby wewnętrzne nastawienia do nas. Dla jeszcze innych staje się to powodem do kpin, kpią z nas, kpią z tego wszystkiego, co czynimy, i widzą nas zupełnie inaczej, niż my sami to zamierzaliśmy, chcąc pokazać czy też czynić jakieś tam dobro. Kiedy spoglądamy na, nawet i na nasze spojrzenie, to my też różnie postrzegamy inne osoby i czasami tych, których lubimy, to widzimy w
sposób bardzo pozytywny i nawet jeśli zrobią coś głupiego, to wcale nas to jakoś nie zraża, najwyżej zwrócimy im uwagę delikatną. Natomiast jeśli kogoś nie lubimy, to widzimy to, co inni czynią w sposób bardzo krytyczny i znajdujemy wiele nietaktu, wiele takiego, no trochę czasami nawet i złośliwego spojrzenia na to, co inni czynią. I myślę, że Ewangelia też zachęca nas do tego, żebyśmy nauczyli się spojrzenia trochę odmiennego niż takie nasze spojrzenie wewnętrzne, mianowicie spojrzenia na cały świat oczami Jezusa. Pan Bóg chce nas nakłonić, Ewangelia chce nas nakłonić do tego, żebyśmy nauczyli się widzieć świat oczami Boga. Trzeba rzeczywiście zastanawiać się, jak ten świat widzi Pan Bóg. I to, co w tym uczeniu się widzenia, uczeniu się spostrzegania jest bardzo istotne, to musimy codziennie praktycznie zastanawiać się nad tym i stawiać sobie to pytanie, jak Bóg widzi świat. Warto jest tutaj odnieść się do niedawno usłyszanej przecież Ewangelii, o której już mówiliśmy, w momencie, kiedy jedni pochwycono kobietę na cudzołóstwie i jedni przyprowadzają go do Jezusa i mówią: Mojżesz takie kazał kamienować, a ty co mówisz? I Jezus widzi ją zupełnie inaczej. Niewiasto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił i ja ciebie nie potępiam. Idź i nie grzesz więcej. Inaczej widzi Jezus faryzeusza, inaczej widzi tego, który jest celnikiem. Chociaż oni sami widzą się z siebie zupełnie inaczej. Chociaż celnik widzi rzeczywiście siebie poprzez swój grzech, faryzeusz przez swoją doskonałość. A Jezus patrzy na nich obu zupełnie inaczej. W jednym widzi zagrożenie dla jego życia, widzi pychę, w drugim widzi grzech, ale i widzi również pokorę, widzi to, że uznaje swój grzech. I myślę, że trzeba naprawdę codziennie zadawać sobie pytanie, jak patrzy Jezus, a jednocześnie starać się poznać to, co widzi Jezus, jak On widzi ten cały świat. A żebyśmy mogli zobaczyć świat oczami Jezusa, to musimy cały czas zadawać sobie pytanie i szukać. Tu najlepszą rzeczą jest czytanie Pisma Świętego. Takie czytanie właśnie z tym pytaniem, jak Jezus widzi świat, jak Jezus widzi mnie. Cześć kochani. Kilka słów o naszym oku, patrzeniu, spojrzeniu. Może nawet niekoniecznie z perspektywy psychologa, bardziej człowieka. Co widzisz, kiedy patrzysz na siebie? Czy garbaty nos, odstające uszy, za dużo w boczkach, krzywe nogi? Ale czy to jest esencja ciebie? Co widzisz, kiedy patrzysz na innych? O, on ma lepiej niż ja. O, on jest taki nieporządny, bałaganiara. Nie umie sobie poradzić z podstawowymi sprawami w życiu. Ale czy to jest ich esencja? Antoine de Saint-Exupéry powiedział: dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Może więc warto przejść trochę głębiej, poza te powierzchowne pierwsze nasze oceny, surowe bądź pobieżne, w zależności od tego, czy lubimy siebie, czy lubimy innych. Może warto przejść troszeczkę ponad to pierwsze wrażenie, które, jak wiemy, bywa złudne i może być mylne. Może warto poobserwować i zastanowić się nad wyciągnięciem jakichś wniosków. Może
w zachowaniu moim lub innych osób przebijają pewne potrzeby. Może warto by było poza tą obserwacją zastanowić się nad jakimś działaniem. Może warto, żeby nasze spojrzenie było dla nas tylko pierwszym krokiem w lepszym poznaniu samego siebie i innych. Pozdrawiam. Roman Brandstetter, apostrofa do Saula z Tarsu, jadącego do Damaszku. Ruszyłeś do Damaszku. Miałeś prawo więzić i doprowadzić pod strażą do Jeruzalem każdego wyznawcę Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego na wzgórzu trupiej czaszki. Wieść szerzona przez uczniów głosiła, że skazaniec trzeciego dnia zmartwychwstał. Ale tobie wydawało się to kpiną ze zdrowego rozsądku. Saulu. Saulu. Nosicielu przelanej krwi Szczepana. Mężu o sępich oczach, o pięściach ciężkich jak głazy, gwałtowniku, nieprześcigniony. Konie raźno cwałują, miecze dzwonią u pasów, parskają konie, parskają, a w słońcu migocą oszczepy, migocą. Gdy w południe ukazały się z dala przedmieścia Damaszku, nagle ogarnęła cię burza światła. Zwaliła się na ciebie jak słup ognisty. A ty, powalony, leżałeś na ziemi. Bezwładna miazga człowieka. I ujrzałeś głos Pana, mówiący: dlaczego mnie prześladujesz, Saulu? A ty spytałeś, kim jesteś, Panie? I ujrzałeś po raz drugi głos Pana, mówiący: jam jest Jezus, cel twojej nienawiści, Saulu. A gdy podniosłeś się z ziemi, oślepłeś. A stało się to wszystko po to, aby zło, które zamierzałeś, zmieniło się w dobro przez ciebie niezamierzone. Co musiałeś oślepnąć, aby przejrzeć, Saulu? Miło ci widzieć, miejska rodzino. Bardzo serdecznie pozdrawiam i chciałbym powiedzieć na temat patrzenia i oka. Oko to takie narzędzie dane nam przez Pana Boga do tego, żeby kodować dobro, żeby iść drogą światła, żeby cieszyć się z tymi, którzy się cieszą i płakać z tymi, którzy płaczą, żeby wychodzić z ciemności, do której czasem wchodzimy, żeby odzyskiwać pokój serca i poczucie bezpieczeństwa tego na zewnątrz i tego wewnątrz. Patrzenie to ogromny dar od Boga, to cud natury, za który trzeba nam być szczerze wdzięcznymi. Jest piąta rano, 3 kwietnia. Jestem w Salezjańskim Domu Młodzieży w Poznaniu i patrzę, żeby wychowankowie, którzy teraz smacznie śpią, na przykład nie podjęli złej decyzji i nie uciekli. Bo patrzenie jest zapobiegawcze. Chroni przed złem, przed niewłaściwymi decyzjami. Lubimy patrzeć na siebie nawzajem, lubimy się spotykać. Mąż patrzy na żonę, żona na męża. Przyjaciele się na siebie patrzą, widzimy siebie w lustrze. Szanujemy wzrok, który Pan Bóg nam dał, bo niektórzy mają oczy, a nie widzą. Dlatego trzeba
nam, drodzy ziemianie, doceniać to, że mamy oko, które zapisuje w nas to, co jest dobre, że możemy czytać wartościowe książki, oglądać dobre filmy, że możemy nawet na chwilę te oczy zamknąć, żeby odpoczęły, ale też żeby przemedytowały i wybrały to, co jest dobre, to, co może zostać w naszych głowach i sercach, a to, co może było niewłaściwe i trzeba odrzucić. Patrzenie wiąże się też z tym, że widzimy drugiego człowieka i jego potrzeby, że widzimy jego radości, smutki, ale też widzimy jego dobro, piękno i chcemy na tym bazować w naszych relacjach. Z perspektywy czasu wiemy, że wiele rzeczy nas w życiu spotkało, niektóre były trudne i ciężkie, ale zazwyczaj zapamiętujemy to, co dobre, bo oko koduje dobro. I oko naprawdę jest taką latarką dla serca, dla duszy, że tym, czym karmię mój wzrok, tym samym karmię mojego ducha i od tego zależy kondycja mojego serca. Drodzy ziemianie, przy tej Wielkiej Nocy życzę Wam i sobie zarazem, żebyśmy szli w stronę światła, gdziekolwiek nie będziemy i kimkolwiek nie będziemy, to żebyśmy tym światłem świecili przed innymi, żeby inni, widząc nas, patrząc na nas, otwierali szeroko oczy i chcieli naśladować samego Pana Jezusa. Tego światła w te święta Wam życzę. Dzień dobry. Pozdrawiam Was z mojej paryskiej kwarantanny. Miło myśleć, że jesteście po drugiej stronie tego ekraniku w swoich kwarantannach i że możemy tak się spotkać. Temat patrzenie, spojrzenie, oko. Pierwsza myśl, jaka mi przyszła, to patrzenie w Paryżu, patrzenie w metropolii, patrzenie w wielkim mieście. Na początku często towarzyszyło mi tutaj takie wrażenie, że nikt na mnie nie patrzy, mimo że mijają mnie i ja mijam codziennie dziesiątki ludzi, setki ludzi, może tysiące ludzi, bo to jest naprawdę wielkie miasto. Ale ludzie tutaj naprawdę rzadko patrzą sobie w oczy, w sensie nawiązują kontakt wzrokowy. I to odkryłam kiedyś to, że to jest dla mnie jednym z powodów frustracji. Jest dla mnie frustrujące, dlatego że dziwne jest wrócić do domu po całym dniu i mieć taką świadomość, że było się cały dzień wśród ludzi, wśród mnóstwa ludzi, a równocześnie mieć świadomość, że być może żadna z tych osób nie zatrzymała na mnie swojego spojrzenia, nie podniosła na mnie swojego wzroku. To jest wrażenie, które mi tutaj towarzyszy często. Teraz nie, bo teraz nie ma ludzi na ulicach. Druga refleksja jest związana z tym czasem, który przeżywamy teraz, czyli czasem kwarantanny, kiedy jesteśmy w domach, kiedy nie gromadzimy się i też nie gromadzimy się w kościołach. I bardzo intensywnie przeżywam w tych warunkach adorację Najświętszego Sakramentu. Oczywiście transmisję adoracji. Łączę się albo z Łosiówką, albo z naszą parafią tutaj francuską. No i jest Pan Jezus i jestem ja w tym moim pokoiku, w tej mojej izdebce. Tak sobie przed Nim siedzę, albo klęczę, albo wczoraj się czułam bardzo słaba, więc leżałam. I nic się nie dzieje. I mam świadomość, że On po prostu na mnie patrzy. Po prostu zatrzymuje na mnie swoje spojrzenie i nic więcej nie trzeba. I pod tym Jego spojrzeniem mnóstwo rzeczy się dzieje, mnóstwo rzeczy się topi. Topi się jakiś mój fałszywy obraz siebie samej, topi się mój fałszywy obraz Boga i w konsekwencji topi się też mój fałszywy obraz, moje fałszywe patrzenie na innych ludzi. Więc to jest dla mnie niesamowite doświadczenie takiego bycia pod spojrzeniem Boga. Spojrzenie jest spotkaniem. Panie Jezu, przychodzimy do Ciebie i wyznajemy Ci naszą nędzę. Tak bardzo chcielibyśmy się
pięknie modlić, ale brakuje nam słów. Doświadczamy swojej niewystarczalności. Doświadczamy ogromnej potrzeby dotknięcia potęgą Twojej łaski. Jesteśmy ślepi. Nie wiemy, dokąd iść. Ale patrzymy na Twój krzyż. Spotykamy się z Twoim spojrzeniem pełnym miłości. Twoje oczy są zapuchnięte, posiniaczone. Półotwarte. I właśnie z tych oczu bije blask, bije potęga Twojej miłości. Wpatrujemy się w Twoje przenajświętsze oblicze, Twoje nieme spojrzenie przecież krzyczy o Twojej miłości. Miłości ukrzyżowanej, miłości miłosiernej. I chociaż może wydaje nam się, że milczysz, że się przed nami ukryłeś, to kiedy spojrzymy na Twój święty krzyż, od razu przypominamy sobie, że Ty jesteś wierny w swojej miłości, że Twoja miłość i Twoja łaska przetrwają wiecznie. Dlatego pełni ufności kierujemy nasz wzrok na krzyż. Chcemy zostać opromienieni Twoim spojrzeniem, spojrzeniem pełnym miłości i miłosierdzia. I pragniemy wołać dla Jego bolesnej męki: miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Maryjo, uzdrowienie chorych, módl się za nami. Królowo pokoju, módl się za nami i wypraszaj nam łaskę niezmąconego pokoju serca i łaskę tak silnej wiary, która w nocy Wielkiego Piątku widzi radość i światło poranka zmartwychwstania. Święty Janie Bosko, módl się za nami i wypraszaj nam nieustannie pogodę ducha. Amen. Niech światło Chrystusa pozostanie wśród nas i my bądźmy tym światłem. No właśnie, nie tak jak patrzy człowiek, patrzy Bóg. Troszkę to odwróciłem. Witajcie, zadanie od nauczyciela. Nauka online postępuje, więc czemu nie miałbym się też przenieść na ziemię Boga? Moi drodzy, będą trzy zadania. Zawsze trzy zadania. Pierwsze na plusa, drugie na piątkę, a trzecie na celujący. Więc moi drodzy, zadanie numer jeden.
Popatrz przez okno, które to już ty wybierz. Popatrz przez okno i spójrz na ten widok, na to wszystko, co widzisz. Może ktoś będzie widział piękny ogród, może ktoś zobaczyć blokowisko, może ktoś śmietnik widzi, ja na przykład widzę śmietnik. A niektórzy mogą zobaczyć piękny las, mogą zobaczyć wiele wspaniałych rzeczy, albo na przykład nasyp kolejowy, bo tacy też będą. Moi drodzy, i podziękujcie za to. Myślę, że to jest bardzo ważne. Podziękujcie Panu Bogu za to, że możecie na to patrzeć. Zadanie numer dwa. Jeśli chcecie bardziej pokontemplować jeden konkretny obraz, polecam również Caravaggia na Wielki Tydzień Złożenie do grobu. Zwróćcie uwagę na piękno tego obrazu. Wszyscy obecni na tym obrazie to wielka kaskada, która daje nam Jezusa. Tak? Oni dają nam Jezusa do rąk. Warto się nad tym zastanowić, patrząc na ten obraz. I zadanie numer trzy to zobacz Boga w drugim człowieku. Może to będzie trudniejsze zadanie, ale zobacz w takim człowieku, z którym ci może nie po drodze, może ci trudniej. I spójrz na tego człowieka tak, jak patrzy Bóg. Powodzenia i do zobaczenia w następnych zadaniach.